Cześć! Namieszali ci w głowie, a ty dalej nie ogarniasz, co to są parzyste harmoniczne? Pomogę. Z tego riffu, który przed chwilą zagrałem, rozdwoiłem sygnał i jeden kanał nagrałem na wzmacniaczu tranzystorowym, a drugi na lampowym. Na koniec filmu usłyszysz to samo na wzmacniaczu tranzystorowym. Nie będę w tym filmie cię zanudzać, jakie są różnice między wzmacniaczem lampowym a tranzystorowym. Tutaj potraktujemy wzmacniacz tranzystorowy jako wzorzec sygnału, ponieważ wzmacniacz tranzystorowy nie generuje tak dużo zniekształceń. Nowoczesne wzmacniacze tranzystorowe bardzo dobrze oddają dźwięk oryginalny, wzmacniają go, generując zniekształcenia na bardzo niskim poziomie. Porządne wzmacniacze nawet poniżej 1%, więc można przyjąć takie założenie, że wzmacniają sygnał wyjściowy, nie dodając istotnych zniekształceń. Natomiast wzmacniacze lampowe, poza innymi swoimi oczywiście atrybutami, posiadają najważniejszą składową zniekształceń, które dodają do dźwięku wejściowego, którą są właśnie parzyste harmoniczne. Parzyste harmoniczne, będące tematem tego filmu, są produktem wytworzonym przez wzmacniacz. W sygnale wejściowym tychże zjawisk akustycznych nie ma. A chodzi o to, że do dźwięku podstawowego dodawane są harmoniczne, takie na przykład jak oktawa, jak dwie oktawy. Są to interwały, które są bardzo przyjemnie interpretowane subiektywnie przez ucho ludzkie. Nawet jak się tak zastanowisz, jak popatrzysz na przykład na pianistę improwizującego, który sobie coś tam prawą ręką zapiernicza, a lewą ręką gra sobie basy, to najczęściej gra te basy oktawami. Dlaczego gra oktawami? Ponieważ oktawa jest pięknym, pełnym, dającym takim ścianę dźwięku, przyjemnym dla ucha dźwiękiem niż podstawowy jeden dźwięk w basie. To tak na przykład. Niektóre głosy w organach są tak skonstruowane, że od razu jest dodawany alikwotowy dźwięk oktawy. Nawet były próby z fortepianami, że były dodawane struny alikwotowe strojone oktawę wyżej. Tutaj widzisz porównanie obrazu graficznego dźwięku po przejściu przez wzmacniacz tranzystorowy na górze i po przejściu przez wzmacniacz lampowy na dole. Widzisz, że wzmacniacz lampowy wygenerował dźwięki, których nie było w sygnale wejściowym. Na tej grafice przedstawiającej charakterystykę dźwięku widzisz, że takie istotne komponenty wychylenia, amplitudy, pojawiają się dwa razy częściej niż na górze, gdzie jest obraz graficzny po przejściu sygnału przez wzmacniacz tranzystorowy. Czyli upraszczając sprawę, wzmacniacz lampowy można potraktować wręcz jako dodatkowy instrument, który dodaje dźwięki. Tak jakby organista sobie włączył głos, który mu dodaje alikwotowe składowe. Grasz na przykład dźwięk E w basie, najgrubsza struna, a jednocześnie słyszalna jest jak gdyby składowa harmoniczna struny E1 i struny na przykład D na drugim progu. I to właśnie tworzy piękno brzmienia lampowego. Dlatego wzmacniacz lampowy do podrasowania dźwięku gitary nadaje się bardzo dobrze. Ale jako wzmacniacz ogólnie wzmacniający dźwięk, na przykład do klawiszy, niekoniecznie się nadaje. Ponieważ tam te parzyste harmoniczne przeszkadzają, zakłócają dźwięk, zniekształcają go. I to, upraszczając sprawę, jest kwintesencja brzmienia lampowego. I na koniec ten sam riff, co był na początku, w brzmieniu wzmacniacza tranzystorowego. Cześć! Thank you.